Jest środa, 13 października. Na początku tej modlitwy spróbuj przypomnieć sobie, kiedy ostatnio mocno za czymś tęskniłeś. Przywołaj determinację i zaangażowanie, które towarzyszyło Ci w osiągnięciu tego, na czym tak mocno Ci zależało. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Dzisiejszy fragment Ewangelii zaprasza do głębokiej refleksji nad sensem życia. W świecie, który zdaje się nieustannie biec, bardzo łatwo zapomnieć o tym, że każdego człowieka czeka swego rodzaju koniec. Koniec, którego nie da się tu na ziemi pominąć. Ciąg dalszy możliwy jest jedynie w wieczności. W jaki sposób perspektywa wieczności pojawia się w Twoich myślach, modlitwach? Thank you.
Jezus, odpowiadając na pytanie o zbawienie człowieka, nie owija w bawełnę. Wyznacza drogę wiodącą przez ciasną bramę. A ciasna brama to wszystkie te chwile, kiedy trzeba przyjąć, że miłość wiąże się też często z trudem. Jezus pierwszy przeszedł ten szlak. Co w Twoim życiu może być taką ciasną bramą? Co to dla Ciebie oznacza? Święty Jan od Krzyża mówił, że pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości. Chodzi o codzienność, tą jakby niezmienną, a jednak pełną nowych szans, by zrobić coś dobrego dla kogoś, kto żyje obok mnie, tak po prostu. Spróbuj zobaczyć swoje relacje w codziennych sytuacjach, czy to w pracy, czy w szkole, w autobusie, w domu, w rodzinie. W jaki sposób możesz być dla innych przekaźnikiem Bożej miłości? Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi,
i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Trwaj jeszcze chwilę z Jezusem, który jest ten sam na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.